Tylko RDN Małopolska. 13 minut po 8 w czwartkowy poranek. Andrzej Potępa, czyli starosta Brzeski, z nami. Dzień dobry, panie starosto. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Aż mnie kusi, tak mnie korci, żeby zapytać, gdzie pan dzisiaj stanął w korkach, gdzie pana przytrzymało i czy w ogóle przytrzymało. I chyba rzeczywiście od tego zacznę. Dzisiaj byłem przed czasem wyjątkowo, nie trafiłem widziałam, prawie na żaden widziałam wtorek. Przez okno. Tak. Tak po prostu, tak płynnie. Po prostu, tak po i tak prostu, się też da. Z dużym zdziwieniem, ale przyjechałem bez korka. Oby tak za każdym razem. Tego życzymy wszystkim podróżującym do Tarnowa, bo mamy pewną w Tarnowie kumulację prac na drogach. Panie starosto, w specjalnym ośrodku w Złotej, gdzie uczą się ciężko chore dzieci, powstaje przedszkole. Wreszcie, mówią rodzice niepełnosprawnych maluchów, bo wiem, że takiej placówki dotąd nie było, a była bardzo potrzebna. Czy już wiadomo, jaka liczba chorych dzieci zostanie przyjęta od września? Jest to przedszkole specjalne dla dzieci z deficytami intelektualnymi przy naszej szkole, szkolnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Takie przedszkola powinny wedle kompetencji prowadzić gminy. A tu prowadzi powiat. Prowadzi powiat. Poprosiliśmy o zgodę tak naprawdę gminy na prowadzenie takiego przedszkola, ponieważ mamy do tego warunki w szkole, mamy do tego świetnych fachowców. Jest to dobre miejsce, żeby takie przedszkole mogło powstać. W związku z tym zapraszamy rodziców, proponujemy rodzicom tych dzieci nawet spoza powiatu brzeskiego. Tak mniej więcej. Trudno powiedzieć. W tej chwili trwa nabór. Zobaczymy. Mhm. Myślę, że przy następnym spotkaniu będę mógł powiedzieć, ile tych dzieci do nas trafiło. Kilkanaście jest? Mam taką nadzieję, że to będzie co najmniej kilkanaście dzieciaków, a mam również nadzieję, że co najmniej część z nich po zakończeniu tej edukacji przedszkolnej zostanie również w naszym ośrodku szkolno-wychowawczym Złotej. No właśnie, a potem jest następny etap, czyli ewentualna praca dla osób niepełnosprawnych i mamy dobre informacje, bo powstaje Zakład Aktywności Zawodowej dla Osób Niepełnosprawnych i Środowiskowy Dom Samopomocy przeprowadza się w nowe miejsce. Tak, zakończyliśmy pracę, mamy już wszystkie odbiory sanepidu. I kiedy ta przeprowadzka? To od razu już w przyszłym tygodniu. Już w przyszłym tygodniu przeprowadzka, ponieważ Środowiskowy Dom Samopomocy wraca z urlopu. Przeprowadzają się, zaczynają działać w nowym miejscu. Mają pięknie wyremontowane i świetnie urządzone pomieszczenia. I w tym samym budynku w Łysej Górze powstanie coś bardzo oczekiwanego. Instytucja, której do tej pory nie było. Praca dla niepełnosprawnych. Mamy decyzję marszałka i blisko 600 tysięcy złotych na to, żeby przeprowadzić remonty, żeby wyposażyć Zakład Aktywności Zawodowej. A kiedy on ruszy? Tak na ma ruszyć 1 grudnia. Będzie to zakład dla 15 osób na początek, niepełnosprawnych i pewnej grupy, bodajże 7 osób pełnosprawnych, które będą ich uczyć czym zawodu. Czym się będą zajmować? Co będą robić? Oni mają produkować, sprzedawać, zarabiać, czyli to ma być prawdziwy zakład pracy. Na początek planujemy dwie branże. Będzie to branża krawiecka i branża ceramiczna. Mamy nadzieję, że po tym początkowym okresie rozruchowym w przyszłym roku będziemy się starali znowu u pana marszałka o poszerzenie ilości miejsc i oczywiście poszerzenie również branży na jakąś jeszcze inną. Mamy również na to pomysły. Złożyliśmy kolejny wniosek na budynek warsztatów szkolnych, który od wielu, wielu lat stoi pusty. Jeśli ten wniosek będzie pozytywnie zaopiniowany i ten remont zostanie przeprowadzony, to ja mam nadzieję, że docelowo kilkadziesiąt osób niepełnosprawnych będzie mogło znaleźć pracę. A jest to bardzo ważne, bo do tej pory tego ostatniego elementu w cyklu bardzo brakowało. Podobnie jak przedszkola, czyli pierwszego i ostatniego ogniwa brakowało najbardziej. Dokładnie tak. Przypomnijmy, że tych zakładów aktywności zawodowej w Małopolsce jest tylko 10, więc tak naprawdę jest tutaj troszeczkę... Bez szans na pracę. A niepełnosprawny, który jest najpierw w warsztatach terapii zajęciowym, czy w środowiskowym domu samopomocy, powinien trafić do takiego zakładu, żeby póki co w warsztatach jest wiele lat. Wiele lat. Tam po prostu zostaje. Ten cykl powinien trwać powiedzmy 3-4 lata, potem zakład aktywności zawodowej. A jest nawet 10, takie mamy informacje. A potem otwarty rynek pracy i wtedy mamy pełną ścieżkę dla tego niepełnosprawnego przystosowania do samodzielnego życia. Mam pytanie od słuchacza, panie starosto, bo wiem, że zakończył się remont parkingu przy szpitalu w Brzesku. Kierowcy pytają, czy nie można by kosztem trawników, które jeszcze są
poszerzyć tego parkingu? Te trawniki są potrzebne, ta zieleń koło szpitala jest potrzebna, ale mam bardzo dobrą informację dla kierowców, bo po remoncie parkingu, który teraz wygląda naprawdę pięknie, 36 lat nie był remontowany. Wreszcie można tam po prostu stanąć samochodem. Jest naprawdę bardzo ładnie. Za 3 miesiące po wyburzeniu starej kotłowni chcemy tam urządzić parking i będzie to dodatkowy parking na ponad 300 miejsc, co całkowicie rozwiąże problem parkowania. Nie będzie już problemu z parkowaniem? W tym momencie gwarantuje pan? Gwarantuję, że jeśli ten parking nam powstanie, to nie będzie żadnego problemu parkowania przy szpitalu. A tak jak deklarowałem od samego początku, i ten jeden, i ten drugi parking pozostanie nieodpłatny, co jest ewenementem w skali, nie wiem, pewnie Polski, bo przy szpitalach bardzo często na ogół te szpitala się płaci, są płatne, a w Brzesku nie. Panie starosto, jeszcze przy szpitalu na moment się zatrzymajmy, bo wiem, że powiat pozytywnie zaopiniował finanse szpitala. Różnie z tym bywało. Bywały oddziały, pewnie też są bardziej deficytowe. Podobno jest lepiej. Ja mam taką lakoniczną informację i pytam pana, co to znaczy, że jest lepiej? No, zaopiniowaliśmy bilans szpitala jako całości, ale ten szpital od bardzo wielu lat globalnie jest na plusie i to nas cieszy. Raz to jest większy, raz mniejszy plus, ale cały czas jest to bilans dodatni i tym razem jest podobnie. To nie jest bilans poszczególnych oddziałów, które całościowy. Które wzajemnie, powiedzmy, się wspierają, jeśli jeden oddział jest... Ale deficytowe też są. Jak były, tak są. Ale dlatego polityka szpitala od wielu lat była taka, żeby tych oddziałów było wiele w różnych branżach i dziedzinach i globalnie szpital zawsze wychodził na plus. Ta polityka się sprawdza i, no i dzięki temu mamy bilans dodatni. Mam też kolejny monit, tym razem od radnych, którzy informują mnie. Powiat kupił pewne urządzenie kilka lat temu do wycinania gałęzi. Pytają radni, czy ta skórka była warta wyprawki, bo urządzenie jest eksploatowane dosyć intensywnie, psuje się, trzeba je naprawiać. Drogie było, podobno. Jakieś 400 tysięcy złotych kosztowało, z tego co wiem. Czy nie lepiej jednak zatrudnić zewnętrzną, prywatną firmę? To był jeden z najlepszych zakupów, jakie zrobiliśmy. Użytkujemy to urządzenie, ten sprzęt, ten ciągnik plus te dodatkowe urządzenia od 3 lat. Zrobiliśmy taki bilans. On wychodzi naprawdę znakomicie. Mm-hmm. Ja przypomnę, że koszty takich usług zewnętrznych są tak ogromne, że to... Pan uważa, że to się opłaca? Nie uważam. Ja to mam policzone. W ciągu roku, pierwszego roku, to urządzenie już się odrobiło. W tym momencie wydalibyśmy 4-krotnie więcej niż zakup tego urządzenia. Kto pracuje na tym urządzeniu, panie starosto? Pracownicy naszej firmy, czyli dróg powiatowych. I dostają wynagrodzenie w ramach swojego pensum, po prostu. Takie jak normalnie, więc tak naprawdę koszty to są koszty paliwa, no i ewentualnych napraw, których jest niewiele. Urządzenie działa jak do tej pory idealnie, bez żadnych problemów. Niedawno w serwisach informacyjnych RDN Małopolska informowaliśmy, że jest szansa na remont drogi, bardzo ważnego odcinka, od Sądeczanki do powiatu bocheńskiego. To był plan. Teraz mamy już informację, że są na to pieniądze. Kierowcy pytają, kiedy? No, mamy dobre informacje. Jest to kolejny projekt unijny, który pozytywnie został zaopiniowany przez województwo. Ile udało się pozyskać? To jest inwestycja na blisko 3 miliony złotych, z czego 1 700 000 to są pieniądze europejskie. I jest to 10. już projekt, który mamy pozytywnie oceniony, czyli jak do tej pory mamy 100% skuteczność. Ja tylko powiem, bo to jest ważna informacja, że w tym momencie mamy zatwierdzonych projektów na 37,5 miliona, z czego ponad 27 to jest dofinansowanie europejskie. Ja widzę, że pan się tym autentycznie cieszy i super, i tak ma być. Natomiast jednocześnie te dobre plany bruździ troszkę remont Sądeczanki, bo tu mieszkańcy Gnojnika mówią zdecydowane nie chcemy trasy w takim przebiegu, i z tego co wiem, aż 1600 podpisów pod protestem w tej sprawie dostarczyli oczywiście do generalnej dyrekcji. Sądeczanka jest bardzo ważna, tylko że nie jest to moje zadanie, więc ja się cieszę tym, ale co na pana terenie mieszkańców powiatu brzeskiego. A naprawdę, mimo tego, że bardzo staraliśmy się, to nie spodziewałem się, że będziemy aż tak skuteczni. I cieszę się, że przez najbliższe
najbliższe lata będziemy mogli naprawdę sporo zainwestować i poprawić komfort życia mieszkańców. Powiedzmy dla wyobraźni naszych słuchaczy, ile zainwestować? No ile z tej Unii Europejskiej dostał pan teraz? Ta kwota już padła. Na ten moment jest globalnie to już 37,5 miliona. Oczywiście mówię o samych europejskich inwestycjach, bo przecież będą również z budżetu, z krajowych środków. Tak, ja pytam natomiast o środki unijne. Natomiast, żeby tak nie było kolorowo, to powiem, że w związku z tym, iż pojawia się na rynku tak ogromna kwota pieniędzy i to samorządy również przecież inne takie pieniądze otrzymały, no to mamy sytuację, w której przetargi już... jest problem z rozstrzyganiem dokładnie, przetargów. Przedtem można było być pewnym, że te 15-20% na przetargu spadną kwoty. W tej chwili nawet zdarza się, że o kilkanaście procent są wyższe niż pieniądze. No to co zrobicie, jeżeli taka sytuacja wam się przydarzy, panie starosto? No to będzie trudne. Wtedy przetarg, taki przetarg zostaje unieważniony i przeprowadzamy kolejny. Natomiast w sytuacji, kiedy przetarg już nie będzie wyjścia, no to niestety trzeba szukać własnych pieniędzy. Może być taka sytuacja, czyli ponieważ... Czyli dopłacić jeszcze do inwestycji. Tak, zdarzają się. Mamy takie sygnały. My jeszcze nie mieliśmy takiego problemu. W Tarnowie też są takie sytuacje. Więc o to chodzi, że kończą się możliwości firm, a poza tym no, firmy, wiedząc, że tych przetargów windują jest wiele, ceny po windują prostu troszeczkę ceny. A jutro bardzo sympatyczna impreza w Brzesku. Piknik motoryzacyjny, no między innymi w ramach 150-lecia powiatu brzeskiego i rzadka okazja, żeby zobaczyć Pałac Goetzów. No właśnie, chciałem zaprosić wszystkich młodszych i starszych na to wydarzenie, ponieważ ono się dzieje w dwóch miejscach. Od 12 do 18 na placu Kazimierza jest piknik motoryzacyjny i tam bardzo wiele atrakcji dla dzieci, dla młodzieży. Wspomaga nas straż, policja, będą samochody policyjne, strażackie, pokazy, więc sporo różnych atrakcji. Dlaczego ta impreza w piątek, panie starosto, troszkę się będę czepiać, a nie w sobotę, nie w niedzielę? Ponieważ postanowiliśmy wykorzystać wyjątkową szansę połączenia tej naszej imprezy z Mistrzostwami Polski Samochodów Zabytkowych. Przyjedzie około 30 naprawdę unikatowych, bardzo cennych samochodów, które będzie można zobaczyć, dotknąć, być może wsiąść do środka, a jeszcze będzie można to zrobić od godziny 12 w fantastycznej scenerii parku i pałacu Goetzów w Brzesku. Z dobrą pogodą. Mam nadzieję, że pogoda będzie dobra, więc można, zapraszam o 12 pod pałac Goetzów, gdzie będą samochody. Potem o 14 pojawią się te załogi na placu Kazimierza i tam będzie można zobaczyć te samochody w akcji, czyli przy tak zwanej próbie sportowej, czyli dla każdego coś miłego i dla tych starszych, którzy kochają stare samochody i dla dzieci, które akurat mają wakacje i tam policjanci, strażacy i firmy animacyjne będą dla nich do dyspozycji aż do godziny 18. A więcej o tym w naszych serwisach regionalnych RDN Małopolska. No właśnie ta informacja, panie starosto, była emitowana o godzinie 8 i jeszcze ją dzisiaj powtórzymy, obiecuję. Andrzej Potępa, starosta brzeski, z nami w czwartkowy poranek. Bardzo dziękuję. Dziękuję i również do usłyszenia. Dziękuję pani, dziękuję państwu.